Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj kolejny dzień z życia dziadzi. Słuchaj, przyszedł czas na ogarnięcie tyłu, czyli szyba, klapa, lampy i emblematy. A o co kaman? Zobacz, zacząłem od One Stepa. Ten zestawik. Zobacz, jak fajnie wyszło. I folia, bo też będą oklejane, delikatnie przyciemnione. Folia chińska, słuchaj. Cena śmieszna. Wymiar 50x30 za 5 zł. Śmieszna sprawa, co? Zobacz, jak to wyszło. Not even black, no, nothing, none. I have
Słuchaj, w trakcie, tak jak zauważyłeś, wskoczyły jeszcze owiewki, bo akurat przyjechały, jak ogarniałem to, lampy, to. Jak ogarniałem lampy, przyjechały owiewki, więc od razu zamontowałem powłoka, którą położyłem, nie wiem czy była, czy będzie, nie pamiętam. A może była, a może będzie, nie wiem, nieważne. Wskoczyła też powłoka na folię, na owiewki. No co, no kolejnym krokiem, słuchaj, tak troszeczkę z czapy to zrobiłem, bo tak napaliłem się na lampy, bo skurczybyki, słuchaj, kupiłem kolejną i pęka. Bardzo delikatne są te lampy w Audi, nienawidzą IP-y w jakimkolwiek rozcieńczeniu. Ja byłem zdumiony, naprawdę, i na szybko oklejałem. Już poszły trzy pasy, mówię, no następnego cięcia nie da rady. Pęknie tak jak wcześniej, co był film chyba o lampach, z Dzień Życia Dziadzi, gdzie pokazywałem pęknięcie. I to nie było, że ktoś wjechał. Sama z siebie pękła. Tragedia. No w Audi takie coś, naprawdę jestem niemile zaskoczony tak naprawdę. Ale nic. Zacząłem atakować tylną szybę. A uwierz mi, gnój tam jest niesamowity. To what everyone else wants me to be, I'm gonna find my way, or I will create it myself. Only the dead fish fall the same. It's my turn to let the tiger out. Gonna prove to you that I can do it, cause I want it. Thank you.
chwila przerwy i wytchnienia. Słuchaj, ręka boli. Jeszcze gorące. Widziałeś rękawice? Zobacz, jak tu jeszcze odciśnięte. Jest tak gorąca maszyna, że nie da się jej dotknąć. I nie chce się jej zepsuć. Już ją tak męczę. Jest nie do zabicia, no. Jest nie do zabicia ta maszyna. Zostało mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakieś sześć takich totalnie grubych rys. I prawdopodobnie nie będę ich ruszał. Pojadę jeszcze tylko dookoła. Jest nieźle. No dobra, obiadek zjedzony. Chyba trzeba coś zjeść na deserek. O, to cię wezmę od razu na ogródek. Na ogródka. Do ogródka cię zaproszę w sumie. Zobaczysz, co tutaj małżonka wymyśliła. Aha, kurczę. Żony miejscówka. Uwielbia tak zwaną łezkę. To jest dla niej po prostu brzytwa. Uwielbia tu przesiadywać, a ja tutaj sobie gniję. Dobra, idziemy na maliny. Zobacz, jaki gąszcz, kurczę. Pamiętasz, jak byłeś zimą? O, no dobrze, maliny, maliny. Maliny. O, ale najpierw agreścik. O, super być wieśniakiem, kurczę. Coś pięknego. Jeszcze jak się trafi jakiś owad, to będzie z białkiem. Ambrozja. Czekam na jeżyny. Uwielbiam. Zobacz, ile tego jest. Ależ tu będzie żarełka. Malinki też systematycznie pędzluję. Słuchaj. Wybacz, jak będę mlaskał. Przepraszam. Ty pewnie film widzisz zimą. Ja mam środek lata. Właśnie zacząłem urlop. Także za dwa dni wyjeżdżam. Ale zanim wyjadę, chciałem ogarnąć z tyłu szybę. No dobra, a jeszcze ci pokażę boróweczki. Tam za górką nie będziemy szli. Górka też jest do obrobienia. Zobacz, i borówy, i wszystko pod ręką. Truskaweczki. O, tu jest piękna. Uhuhu. O, wszystko. Żona moja dba. Zobacz, pięknie, co? Kurde. No nie ma nic piękniejszego niż być wieśniakiem. No nie da się ukryć, słuchaj. Nie da się ukryć. Jeszcze kilka sztuk. I idę dalej, słuchaj, polerować. Tu jeszcze ze dwie. Okej. Dobra, wrócimy tędy. Tu hamak. Tutaj znowu ja się wyleguję. No dobra. Zeżrał i lecę. Teraz, słuchaj, pojadę obrys szyby. O, owad, czyli białko. Tutaj pułapka nakryta. Skurczy byk ryje niesamowicie. Tu dziadziowa ławka, sam robiłem. Smurfowa. Nieźle, co? To, co znalazłem, z tego zrobiłem, kurczę. Tak jak altanę zresztą. Pamiętasz te drzewka? Nie wiem, czy pamiętasz. Nie, zobacz, jak urosły skurczy byki. Smacznego. Dobra, koniec gadania, do roboty. Nie ma, że to, że tamto, ani żadne ale. Fura stoi, pozasłaniana. Lecimy z bałaganem. A, jeżeli chodzi jeszcze o tą wycieraczkę. Słuchaj, zanim zabrałem się za nią, jak kupiłem auto, wiedziałem, że będę chciał ją zdemontować. Nie szło niczym jej ruszyć. Słuchaj, miesiąc ją prawie zapuszczałem, aż w końcu puściła. Nie wiem, kiedy to było otwierane, odkręcane, ale bardzo dawno. Prawie miesiąc czasu zapuszczałem, żeby puściła. Ale się ukułem, kurczę, o agrest. Ale kupiłem też zamiennik wycieraczki, całe ramię, z tego względu, że tamto było tak wyrobione, wyhaczało mi klapę tutaj, na lakier wyjeżdżało pióro, więc to nowe nie będzie miało takiego dużego zakresu. Nie będzie wyrobione po prostu. I to wszystko. I z tego względu tutaj zobacz, jest mnóstwo rys. No dobra, lecę dalej. Teraz będę leciał obrys. Zobaczę jeszcze, może przykatuję te rysy. Nie wiem, zobaczymy, czy mi się będzie chciało, bo już miał łapska bolą. Ale prawdopodobnie chyba ich nie będę ruszał. Chyba, kurczę. Raczej delikatnie jeszcze może liznę. Jeszcze może liznę. Tutaj są naprawdę mega głębokie. Tutaj papier by trzeba było wziąć i jechać. Ale jak papier, to znowu cała szyba. A nie chce mi się tego robić. We'll be right back.
Dobrze, że sobie zrobiłem przerwę, co? Na malinki. Teraz tak, no. Co do szyby, słuchaj. Zostało 7 albo 6 grubasów takich naprawdę wyuzdanych. Musiałem skoczyć z papierem, a jak papier, to cała szyba. Nie atakuję papierem punktowo, boję się, bo wtedy właśnie wyjdą te załamania, chociaż z tyłu to tam pikuć. Ale wolę, żeby było 7 grubych, niż pod pewnym kątem taka niby soczewka właśnie. Więc musiałem jechać całą szybę, a tył to tył. Z przodu katowałbym na pewno, a z tyłu nie ma sensu moim zdaniem. Nie jest to auto na wystawy. Słuchaj, no cięcia było trochę. Najgorsze jest to, że kurczę, myślałem, że odpocznę przy szybie, bo tak czyściłem bramę, bo już przyszedł czas wjazdową na podwyrko i słuchaj, no grzało. Grzało niesamowicie, nie dość, że tam pyliło. Wykąpałem się, kurczę, prysznic wziąłem, mówię, a wypoleruję sobie szybę. I myślałem, że to pójdzie zgrabnie. No jak zobaczyłem te mutanty, kurczę, no ogień. Ale powłoka już siedzi, szyba za mną, a jeszcze wycieraczka, tak jak mówiłem. Słuchaj, dawno nie była zdejmowana. Dawno nie była zdejmowana. Prawie miesiąc czasu ją zapuszczałem, żeby puściło. Słuchaj, ten element, który widziałeś tam, to jest moja samoróbka. Już wcześniej był film, jak z przodu zdejmowałem, na szybko sobie to zrobiłem. Do tej pory służy. Nie ma jak to własne patenty. Miesiąc czasu ją zapuszczałem. Olejem tam delikatnie i w pewnym momencie delikatnie młoteczkiem, bo tam się delikatnie śrubeczkę pyka, puk, puk, puk. Nie uderzamy mocno. Delikatnie, żeby rozprężenia szły. I w pewnym momencie słyszę takie ding. Jest! Prawie miesiąc czasu. Kurczę, jakbym to miał zrobić na wariata, pewnie bym coś uszkodził. Nie ma bata. No dobra, słuchaj. Przyszedł czas na emblematy. O, właśnie. Nie wiem, czy już film był z wycinania, z demontażu, z usuwania emblematów. Ja tam wypowiedziałem się, jak ja to widzę. Nie lubię wszelkiego rodzaju napisów, emblematów, oznaczeń na aucie. Jakoś, kurczę, wolę, jak jest bez niczego. Z tyłu na Audi, kurczę, czy lepiej to wygląda? Sam ocenisz, zobacz. Jak, znaczy tutaj nie zobaczysz, jak usuwałem. Zobacz polerkę w sumie, bo tam korektę, bo tam tak naprawdę to gruz niesamowity. Gruz niesamowity tam od pazurów, tam dawno nikt nie zaglądał. No było co ciąć. Było co ciąć. Przy okazji, bo już dłuższy czas bawię się pastami kocha, ósemką i dziewiątką. Już długo się bawię, już na kilku autach, ale tutaj na klapie akurat były dwa miejsca, gdzie mogłem sobie pozwolić na idealne właśnie sprawdzenie cięcia i wykończenia. Film się pojawi. Zobacz, na ile udało mi się wyprowadzić tak naprawdę po emblematach klapę, bo jak wiadomo, po tak długim czasie ciężko jest zrobić tak, żeby nie było nic widać. Po emblemacikach zawsze to jest tak jak po naklejkach, po kilkunastu latach, żebyś nie wiem co robił. Już ingerencja jest tak głęboko, że ciężko jest to wyprowadzić. Tu, czy się udało? Zobacz. That everything will always change, but we'll remember this as it is today. In time, we both know you won't be mine. Oh, memories, defining our memories as the difference between you and me.
writing our history and creating our memories, defining our memories as the difference between you and me. Writing our history, creating our memories. Całkiem zgrabnie poszła ta klapa. U góry słuchaj, mój sprawdzony. Moja ulubiona kombinacja. Naprawdę ulubiona kombinacja. Żółty pad Nata i Sonax, moja ulubiona pasta 0406. Siedzi na wszystkim. Tak naprawdę, który lakier byś nie zaatakował, miękki, twardy, średnio twardy, zawsze tą kombinacją da się zrobić tak, żeby było idealnie. Naprawdę.
Coś pięknego. Na twardych lakierach to jako finish bardziej, ale też wyciąga pięknie. Tutaj na Audi idealnie, ale i tak poprawiłem jeszcze, słuchaj, moją ulubioną pastą finiszową od Menzerny 3800. Uwielbiam ją. Do tego czarny pad ADBL-a. Próbowałem wcześniej zrobić DA 8, też na czarnym padzie. No nie ten klimat, za twardy lakier. Jednak rotacja i naprawdę fajnie wyciągnęło ten połysk. Co do emblematów, tak jak widziałeś, no jednym się będzie podobać, drugim nie. Ja nie mówię, że on nie wróci, ale jeżeli wróci, a i właśnie, czy udało mi się idealnie wyciągnąć z emblematu Audi, żeby nie było widać? Nie. Przy odpowiednim kącie widać, gdzie on był naklejony. Ale i tak można powiedzieć, że zminimalizowałem to prawie, że do zera. Prawie, że do zera. Napisy to TDI 2.0 i tam, że to jest A4, znikły całkowicie. Tam się udało perfekcyjnie wyciągnąć. Tutaj nie chciałem już więcej ciąć, bo schody były znaczne. Tak, robią się schody. Po jakimś czasie to siada, robią się takie schodki, kurde. I no, mógłbym się przebić, więc zostawiłem na tyle, na ile mogłem. No jest tam, z daleka, pod pewnym kątem widać, gdzie był emblemat. Na razie nie wraca. Na razie nie wraca, żonie się nie podoba. I mnie nie jest źle. Ja lubię, jak jest taki golas właśnie. Ale jeżeli wróci, mówię, jeżeli wróci, to czarny. Albo w czarnym macie, albo czarny błyszczący. Na pewno nie srebrniak. Co do tylnej klapy, no wskoczyła powłoka. Wskoczyła powłoka, nie wiem, czy była, czy będzie. Badam jej trwałość, bardzo szybka, fajna, sprytna, bezproblemowa powłoka. Naprawdę rewelacja. No dobra, chyba z mojej strony, słuchaj, to wszystko. Zderzak tył to jest oddzielna historia. Oddzielna historia, tam jest gnój niesamowity. Tam już wiem, że wszystkiego nie usunę. Tam jest tak grubo, tam jest taka sieka, że tam będę musiał długo posiedzieć i prawdopodobnie zrobię z tego oddzielny film. Zrobię z tego oddzielny film, kombinacja padów, gąbek. Jest jedna gąbka, którą uwielbiam, która jest twarda jak pumeks po rozgrzaniu. I fajne jest z tą gąbką właśnie to, że niskie obroty robi się twardsza i możesz ciąć, później na finish przyspieszasz, ona się robi miękka jak kaczuszka, ale to przyjdzie na to czas. No dobra, słuchaj, z mojej strony chyba to wszystko. Kolejny, to w sumie to nie był dzień. Tak naprawdę robiłem to, zaraz Ci powiem, szyba 2 i później powłoka. Można powiedzieć, że na spokojnie 2 dni. No. Bo w jeden dzień szyba, tak na drugi dzień, tak, i z powłoką wieczorem. Także 2 dni z życia dziadzi. O, może tak. 2 dni z życia dziadzi. Szyba i usuwanie tych emblematów. Zobacz, będzie film. No, nie wiem, czy już był, kurczę, bo ciężko mi powiedzieć, bo ja to robię, no to jest 2 dni przed urlopem, czyli połowa. Koniec lipca, początek sierpnia. W sumie to pojutrze jadę na wakacje. Zdążyłem ogarnąć, akurat powłoka usiądzie, przyjmie się i startuje odpoczywać. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!